Płatne parkowanie w mieście od nowego roku wygląda teraz tak, że mamy skrócony i to w sumie znacznie czas płatnego postoju auta od 8 do 14. Wcześniej było o 3 godziny dłużej, czyli do 17. Czy to zmiany na lepsze, każdy kierowca oceni sam. Tak czy inaczej, umożliwienie darmowego postoju już wczesnym popołudniem ma m.in. ożywić handel w ścisłym centrum miasta, m.in. na ulicy Kaliskiej. Czy tak się rzeczywiście stanie, trudno na razie powiedzieć. Coraz większa ilość wielkopowierzchniowych sklepów w Wieluniu siłą rzeczy przenosi handel właśnie w te miejsca. Jest po prostu wygodniej, no i taniej, i nie mamy tu na myśli tylko galerii handlowej czy marketów spożywczych. Ale od lutego w strefie płatnego parkowania będzie jeszcze jedna zmiana. Opłata za półgodzinny postój w centrum wzrośnie z 50 groszy do złotówki. Zniesiona zostaje też ulgowa opłata karna za brak biletu parkingowego. Tymczasem podczas budżetowej sesji Rady Miejskiej mowa była też o samochodach elektrycznych. To w świetle przyjęcia przez radnych strategii rozwoju elektromobilności na terenie gminy Wieluń. Samochody elektryczne coraz częściej pojawiają się na ulicach miasta. A czy w najbliższym czasie będzie też stacja do ładowania owych pojazdów? Pierwsza taka stacja do ładowania elektryków znajduje się na terenie Centrum Elektrycznego Ania. A czy wszyscy mogą z niej korzystać? Jak się okazuje, niekoniecznie. W tej strategii przeczytałam coś takiego, że działania na szczeblu samorządowym powinny prowadzić do przygotowania gmin na wejście elektromobilności w trzeci etap rozwoju. I chwilę wyżej było, że ten trzeci etap to są lata 2021-2025. Tam będzie wykreowanie mody na ekotransport, rozwinięta infrastruktura pod to ładowanie. I mam takie pytanie, nie wiem, czy do pana Urbaniaka, bo on nad tym pracował, czy do pana burmistrza. Kiedy można spodziewać się takiej pierwszej stacji ładowania dostępnej dla wszystkich mieszkańców i w gminie, i tych, którzy przyjeżdżają? Dziękuję. Pierwsza stacja w Wieluniu już jest, przy ulicy Traugutta. Natomiast gmina ma uzgodnione warunki przyłącza energetycznego pod stację ładowania aut elektrycznych przy placu Kazimierza Wielkiego 3. Kiedy będzie? No jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie i państwo radni tego nie zawetują, nie będą przeciw, to powinna stanąć w roku 2021, z której z tych oszczędności, która nam się pojawi wiosną, postaram się państwu zaproponować taką propozycję, żeby taką stację ładowania aut elektrycznych przy placu Kazimierza Wielkiego 3 po uzgodnieniach jeszcze z konserwatorem zabytków zamontować. Może jest taka stacja w Wieluniu, ale ja pytałam o stację dostępną dla wszystkich mieszkańców i mieszkańców, i tych, którzy przyjeżdżają, a tamta stacja nie jest taką stacją, więc dlatego w imieniu mieszkańców też pytam, kiedy będzie taka stacja dostępna dla wszystkich. Dziękuję. Ale myli się pani radna, ponieważ z tego, co ja się orientuję, stacja jest dostępna do wszystkich, nawet do ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, mogą tam parkować bezpłatne w godzinach otwarcia firmy. No myli się pan burmistrz, ja myślę, że pan przewodniczący też może potwierdzić, bo i ja miałam telefon i pan Akulisz też miał telefon, że jednak nie jest dostępna, jest dostępna dla wybranych mieszkańców. Dziękuję. Potwierdzam słowa pani radnej Anny Dziuby-Marzec. Z tego co wiem, niektórzy mieszkańcy okolic właśnie osiedla przy ulicy Sybiraków no są wyłączeni z tego przywileju i nie mogą korzystać z tej stacji, zwłaszcza kiedy no, w pewnym momencie gdzieś tam próbują składać jakieś wnioski, które są nie w smak niektórym osobom. Bardzo proszę pani radna Anna Dziuby-Marzec. Oczywiście to... Ja, tak jak powiedziałem, w marcu, najdalej w kwietniu przedstawię państwu radnym propozycję, żeby taką stację postawić tutaj przy placu i będzie ona gotowa. Na zakończenie dodajmy jeszcze tylko, że w 2020 roku na terenie powiatu wieluńskiego było zarejestrowanych 7 typowo elektrycznych samochodów i 13 motorowerów również elektrycznych.